Już jutro w stolicy rozpocznie się Warsaw Gallery Weekend, który co roku gromadzi miłośników sztuki współczesnej. W studiu organizatorzy tego wydarzenia kurator Jacek Sosnowski oraz koordynatorka Maja Mazurkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie jakie dzisiaj znaczenie ma to święto sztuki współczesnej, które po raz szósty odbywa się już w Warszawie? Więc dla polskiej sceny artystycznej, nie tylko warszawskiej, jest to z pewnością największe i najważniejsze wydarzenie cykliczne po prostu w kraju. To jest te 3 dni, to jest moment, kiedy wszyscy profesjonaliści, pasjonaci, artyści i ludzie związani ze sztuką współczesną zjeżdżają do Warszawy, gdzie mogą się wymienić ideami, pomysłami, zobaczyć, co jest najnowsze, ponieważ galerie sztuki współczesnej, prywatne galerie oferują to, co jest najnowsze w sztuce. Dopiero potem przychodzą muzea, a w szerszym horyzoncie jest to już duża impreza międzynarodowa o coraz większym znaczeniu regionalnym. Najprawdopodobniej jest to największa impreza regionalna z pominięciem Niemiec. Mhm. Kiedy państwo zaczynali 6 lat temu, to było 17 galerii. Dzisiaj tych galerii jest już 23. Słowo prywatny jest tutaj bardzo ważne, bo z jednej strony to jest taka, no, oczywiście galerzystom zależy też jak najbardziej na sprzedaży obrazów, ale to też jest trochę takie wykształcenie sobie widza i publiczności. Znaczy, termin prywatna galeria jest pewnego rodzaju tutaj wytrychem, ponieważ to, w jaki sposób my funkcjonujemy, wszystkie te 23 galerie są bardzo różne, jakby modele. To są fundacje, stowarzyszenia, firmy, spółki nawet, ale to, do czego jakby ten wspólny mianownik się sprowadza, to jest do tego, że to jest bardzo, bardzo indywidualna relacja z odbiorcą. Ponieważ to, co my staramy się robić, to w pierwszej kolejności wypełniać pewną funkcję edukacyjną. Mówić, czym jest sztuka współczesna, poświęcać odwiedzającym nasze galerie o wiele więcej czasu, niż byłoby to możliwe w instytucji publicznej i tak naprawdę pracować z nimi nad rozwojem polskiej sztuki współczesnej. Czy tylko młodzi ludzie przychodzą na Warsaw Gallery Weekend? Jak to jest z publicznością? My jesteśmy otwarci dla wszystkich i często pojawia się takie pytanie, jaki jest na przykład profil polskiego kolekcjonera sztuki współczesnej albo jaki jest profil widza galerii. I prawda jest taka, że ludzie odwiedzają galerię od pierwszego roku życia i jest to dla nich często bardzo ekscytujące do tak naprawdę lat już późnej emerytury. I tak samo jest, jeżeli chodzi o pokazywaną sztukę. To są również w tym roku artyści bardzo młodzi, jak i też w wielu przypadkach artyści, którzy już dawno odeszli. W tym roku, jak już powiedziałem, 23 galerie biorą udział w tym święcie sztuki współczesnej. Kilkadziesiąt wystaw, spotkania z artystami. Jaka to jest oferta artystyczna? Co w tym roku galerie chcą pokazać? Każda galeria sama kształtuje swój program. My jako organizatorzy Warsaw Gallery Weekend nie wpływamy na ich decyzje, ale to, co je na pewno łączy, to jest chęć pokazania tego, co mogą pokazać w danym roku najlepszego. Szereg galerii organizuje podwójne, czasem potrójne wystawy po to, aby dotrzeć do jak najszerszej publiczności. To jest bardzo, bardzo, bardzo różnorodna oferta, odpowiadająca jakby charakterowi indywidualnych decyzji właścicieli tychże galerii, ale ogólnie tworzy to pewien obraz bardzo żywej sceny artystycznej i to jest to, co w szczególności jest atrakcyjne dla wyjątkowo licznych w tym roku gości zagranicznych, co nas super cieszy. Mhm. Czy są jakieś tematy, które artyści w sposób jakiś szczególny poruszają, co łączy na przykład jakaś taka myśl przewodnia? Czy ten obraz jest tak różnorodny, że nie można czegoś takiego wyłuskać? Ja zachęcam do tego, aby to wyłuskiwać, ponieważ to jest już na tyle duże wydarzenie, że można, przeglądając nasz magazyn, czy który można otrzymać we wszystkich z tych partycypujących galerii, wybrać swoją własną narrację i stworzyć pewnego rodzaju interpretację, czym teraz sztuka współczesna w Polsce stoi. I są oczywiście pewnego rodzaju trendy, to jest temat na długą dyskusję. Na przykład w tym roku Warsaw Gallery Weekend jest wyjątkowo kolorowe. W latach poprzednich było troszkę bardziej takie czarno-białe, bym powiedział, jeżeli chodzi o kolory. Ale to może to brzmi banalnie, ale to jest takie wrażenie, chociażby jak się przygląda rzeczony magazyn. Ja rozumiem, że to jest trochę taka zachęta publiczności, żeby jednak tą ścieżkę samemu wydreptać. Państwo też publikują mapę galerii w Warszawie. To wszystko jest bardzo jasno, klarownie rozrysowane. Ale o dziwo w tym roku Warsaw Gallery Weekend towarzyszy szereg wydarzeń i między innymi kongres futurologiczny. Skąd taki pomysł? Więc idea kongresu futurologicznego wzięła się oczywiście z pragnienia realizacji idei Stanisława Lema i z próby realizacji tego, co odpowiedzienia sobie na właśnie pytanie, jak wygląda przyszłość. W tym momencie będziemy nie tyle dyskutować na temat tego, jak wygląda przyszłość sztuki, ale przy pomocy sztuki będziemy dyskutować na temat kształtu przyszłości, co będzie bardzo takim atrakcyjnym, powiedział wręcz humorystycznym wydarzeniem o charakterze performatywnym. Aczkolwiek prelegenci, którzy zjeżdżają do nas z całego świata na tenże kongres futurologiczny, bardzo rzetelnie się do tych swoich wystąpień przygotowują. Właśnie miałem jeszcze o samą nazwę tego wydarzenia zapytać, bo ona sugeruje, że z jednej strony oczywiście jest oferta skierowana do publiczności warszawskiej, ale ta angielska nazwa też przyciąga zagranicznych gości. No to jest w ogóle międzynarodowo zorganizowana impreza, to ona jej pomysł, aby ją zorganizować, nie zrodził się w Warszawie, tylko w Berlinie. W tym roku też relacje z berlińską sceną są bardzo bliskie ze względu na 25 lat współpracy Warszawy i Berlina, ale taką ideą nadrzędną w kongresie futurologicznym jest to, że kiedy jak nie dziś coraz bardziej potrzebujemy utopii i co bardziej niż sztuka może tą utopię nam dać, bo chcemy poszukiwać pewnego horyzontu, jakiejś nadziei, nawet świata, który jest nieosiągalny, ale dążyć w stronę zmiany. I futuryzm, czy futurologia jest tym, co może dzisiaj dawać nam bardzo, bardzo dużo siły. Z tych imprez towarzyszących również czytam o 50-godzinnej imprezie instalacji zatytułowanej Endless Party. Tak, to jest część większego projektu Wojciecha Pusia, która impreza będzie też filmowana i będzie to część jego pełnometrażowego filmu, który prawdopodobnie wejdzie w fazę produkcyjną w przyszłym roku. Tak, to jest impreza połączona z performancem, która właśnie ma trwać non-stop przez te 50 godzin. A dlaczego tak długo? Dlaczego te aż 50 godzin? Kto nie chciałby spędzić tyle czasu na imprezie? I potem jeszcze zostać sfilmowanym. Podobno powracającym wątkiem tegorocznego Warsaw Gallery Weekend jest historia. Tak, szereg galerii nie tylko przygotowało wystawy artystów, którzy należą do pewnego rodzaju kanonu polskiej sztuki, ale również odnoszących się do bardzo takich ciekawych wątków historii, jak na przykład historia Czarnego Powstańca, tak zwanego Alego, o którym niewiele wiadomo, aczkolwiek szereg osób zaczęło zajmować się historią tego wyjątkowego fenomenu, co się wpisuje też w ogólny nurt, który jest również eksplorowany przez polskich artystów, tak zwanej idei czarności. No, to jest, mówię teraz o wystawie w Galerii BWA Warszawa prac Karola Radziszewskiego, gdzie również jest właśnie portret tego czarnego powstańca, postaci historycznej, która, no, jego życiorys jest fenomenalny. Ja się osobiście też interesowałem tą sprawą, aczkolwiek dotarcie do źródeł to jest trudne. To był jazzman, który przed wojną funkcjonował jako muzyk, a w trakcie wojny, o dziwo, jako osoba czarna służył państwu podziemnemu ponoć jako kurier, co w okupowanej Warszawie mogło być dość zaskakujące, bo był dość rozpoznawalny. Dość widoczny, tak. Musimy jeszcze powiedzieć o ważnej współpracy z instytucjami sztuki, bo zaczęliśmy od tego, że głównie galerie prywatne, ale nie do końca. W tym roku kolejna instytucja dołączyła. Tak, w tym roku dołączyła do nas Królikarnia, która jest oczywiście częścią Muzeum Narodowego, które jest z nami od bardzo dawna, ale w Królikarni nastąpi połączenie takiej ważnej dla świata sztuki relacji instytucjonalnej, ponieważ będzie w niej prezentacja, na razie fragmentu za rok, pełna prezentacja tejże kolekcji Art Collection Telekom, to jest niemiecka kolekcja, która jest skoncentrowana wyłącznie na sztuce naszego regionu, to znaczy Europy Centralnej, i będą tam pokazywane w tym roku prace dwóch artystek, Ewy Kociatkowej, to jest czeska artystka, oraz Marii Kulikowskiej, prace, które są, nazwijmy to, replikami prac, które zostały zniszczone w ramach, no, zawieruchy we wschodniej Ukrainie. To znaczy w Doniecku funkcjonowała fundacja poświęcona sztuce, która się nazywa Izolacja, i to był taki pomysł wprowadzenia sztuki w tereny takie industrialne czy postindustrialne, i wraz z powstaniem Donieckiej Republiki Ludowej ta sztuka została, nazwijmy to, brutalnie wyparta i większość tej kolekcji, która tam była prezentowana, została zniszczona. I ta artystka postanowiła stworzyć ponownie prace, które tam zostały zniszczone, ponieważ były potraktowane jako cel strzelniczy przez zielone ludziki. I te prace były już prezentowane na Zachodzie, ale zaczęła sama w geście takiego pewnego buntu i braku akceptacji nawet dla własnego gestu je niszczyć. I takie zniszczone, mocno zmodyfikowane rzeźby będą prezentowane w Królikarni. Mhm. Oczywiście nie mogę zapytać, którą szczególnie państwo polecacie galerię, bo z pewnością wszystkie, ale gdybyśmy mieli radzić publiczności, od czego zacząć, jaki klucz tutaj sobie wybrać? Ja proponuję wybrać, gdzie będzie najbliżej z domu, tam zacząć i iść dalej. Ile się zobaczy, tyle się zobaczy. Na pewno spotkają państwo po drodze bardzo dużo interesującej sztuki, bardzo dużo interesujących ludzi, i może to być na pewno bardzo relaksujący, ale momentami ekscytujący początek w tym roku chyba szczególnie intensywnego sezonu kulturalnego w Warszawie. Warsaw Gallery Weekend od jutra, od 17 do 22 w piątek, w sobotę, w niedzielę od 12 do 19 wystawy i, jak państwo słyszeli, również szereg imprez towarzyszących, a gośćmi poranka byli organizatorzy tego wydarzenia Maja Mazurkiewicz i Jacek Sosnowski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.